wszystkim, nazywam się Kosa, jestem właścicielem studia tatuażu z Piekunkole w Wodzisławiu Śląskim. Jestem Candy Ink i tatuuję w Candy Shopie, jak widać na górze. Nasze studio mieści się we Wrocławiu, otworzyliśmy je na początku tego roku. Damian Kaczorowski, studia tatuażu Phoenix Rising Torun. Jestem UFO, tatuuję w rock'n'rollu w Krakowie, na Floriańskim. Cześć, jestem Claudia Diamente Obert, tatuuję obecnie w Phoenix Rising Tattoo w Toruniu. Ile lat tatuujesz? 6 lat. 4 lata, około chyba września albo listopada minęło. 14 lat w tym momencie. Muszę policzyć, wiesz? 4-5 lat na pewno. Razem z moimi początkami. 4 lata. Oj, z przerwami można powiedzieć, że już od 8 lat. Jak wyglądały twoje początki? O rany, strasznie i tragicznie. Początki były... Nie było internetu w ogóle. Znaczy był internet, ale nie działał i nie funkcjonował tak jak teraz, więc... Początki były straszne. Początki były takie, że miałem popalone palce od lutowania igieł, bo nie było gotowych zestawów do tatuowania. Więc początki skończyły się w szpitalu z popalonymi palcami. Generalnie traumatycznie to sobie przypominam. Tak. No, było dużo, dużo ciężej, nie? Było ciężko sprzęt. Studia tatuażu generalnie nie chciały jakoś współpracować, przyjmować nowych ludzi. Także pierwsze 3 lata w zasadzie to mogłem polegać tylko na sobie, nie? Później przygarnął mnie Tomek z Artline'u, z Rybnika. No i już poleciało sobie do przodu, nie? Ziomeczek miał studio u nas na wiosce i po prostu kiedyś mnie tam zaprowadził i już tam zostałem. Jakim? Spodobało się. Ojej. Uczyłam się na kolegach w domu wieczorem po pracy, a postępy zaczęłam robić dopiero jak zaczęłam pracę w Szczecinie w studio Tattoo House, który niestety nie istnieje. I tyle. I tyle. W domu, jak chyba połowy tatuażora. W domu i to jeszcze igłą, ja może struną od gitary. Moje początki wyglądały tak, że kupiłem maszynkę za pieniądze zarobione na wakacjach za granicą. Przyszła ta maszynka i kompletnie nie wiedziałem, jak się zatatuje. Paula 157, brata Kuby, kontrast tatu. Nie miałem pojęcia, którą stroną igły się tatuuje i jakie są wszystkie elementy tej maszynki, żeby ją w ogóle włączyć, ale po kolei jakoś poszło. Moje początki. Uczyłam się na sztucznej skórze, chociaż początkowo na świńskiej skórze. Niestety zdarzyło mi się zrobić 2 tatuaże na świńskiej skórze, czego nie popieram, bo obecnie nie spożywam mięsa. Ale później zaczęłam tatuować znajomych i tak to się zaczęło.